Tak jak Pan Jezus, mówiąc tą przypowieść, którą mam przekazać, święty Ewangelista Łukasz, pokazuje nam hierarchię uczynków, postępowania, które przynosi zbawienie. Faryzeusz bardzo dobrze robił, poszcząc, dając jałmużnę. Egzegeci twierdzą, że nawet w porównaniu z prawem żydowskim wychodził on ponad miarę, robił więcej niż prawo nakazywało. Robił to pewnie dlatego, że wydawało mu się, że jak zrobi więcej niż jest nakazane, to niejako przechytrzy Pana Boga i Pan Bóg nie będzie mógł już mu nic zarzucić. Celnik natomiast był prawdziwym grzesznikiem. Celnicy wysługiwali się władzy rzymskiej, pobierali podatki, które często były niesprawiedliwe. Często zresztą tychże podatków niezależnie pobierali sobie po kryjomu jakąś część z tych pieniędzy. To była funkcja i posada bardzo korupcyjna. Celnik miał pewnie za co przepraszać Pana Boga. Więc to, że jeden w cudzysłowie chwalił się przed Panem Bogiem, nie było o tyle to złe, że faktycznie te uczynki, które on czynił, mianowicie faryzeusz, były dobre, były słuszne. Bez tych uczynków, bez czynienia tego, co mówi prawo, nie pójdziemy do nieba. Jeśli ktoś nie będzie pościł, modlił się, dawał jałmużny, wykonywał wszystkie przykazania kościelne i Boże, to nie pójdzie do nieba. Je trzeba całkowicie wypełniać i wszystko to czynić, co Kościół Święty nam nakazuje. Ale bez tego zewnętrznego, wewnętrznego usposobienia, jakim jest skrucha, te wszystkie uczynki są nic nie warte. To wszystko nie ma drugorzędne znaczenie, a może być tylko, może być czymś, co nas jeszcze bardziej obciąży, bo Pan Bóg widzi, że serce jest takiego człowieka, jest daleko od niego i wszystkie te zewnętrzne czynności będą na szkodę takiemu człowiekowi, bo jeśli ktoś wie, jakie jest prawo Boże, to powinien znać pierwsze przykazanie miłości Boga i bliźniego. Powinien wiedzieć, że bez skruszonego serca nie można wchodzić do świątyni Boga. I to poznanie, kim jest człowiek, czym jest jego grzeszna natura, jak bardzo on zgrzeszył, jest konieczne. Jest konieczne do żalu za grzech, do wzbudzenia w sobie mocnego postanowienia poprawy, zadośćuczynienia za wszystko złe, co się uczyniło. Bez skruchy, czyli rozpoznania swojej słabości, swoich wad. Poza tym te wszystkie rzeczy, które wypełniał faryzeusz, były pewnymi czynnościami ważnymi, ale też zewnętrznymi. Jest bardzo wiele innych okazji, by czynić dobro, by spełniać przykazania Boże, nie tylko to, co tak jest ściśle i stricte przekazane przez prawo Boże. Należy zawsze i wszędzie naśladować, pokazywać w sobie obraz Pana Boga i zachować się tak, jak Pan Bóg tego, co od nas od siebie życzy. Każdy, kto dochodzi do prawdziwego poznania siebie, musi wiedzieć, że wchodząc do świątyni należna jest skrucha, należna jest powaga, należna jest przede wszystkim bojaźń Boża. Bojaźń Boża, która dzisiaj jest w zasadzie praktycznie zapomniana. Bojaźń Boża, która nie jest jakimś tylko strachem, jakimś zwykłym strachem. Ona jest uznaniem wielkości, świętości Pana Boga. To jak bardzo On jest święty, jak jest wielki, jak jest On dobry, jak my musimy przed Nim się korzyć i przed Nim, jak bardzo jesteśmy zabrudzeni, jak bardzo jesteśmy daleko od ideału. Tego skruszonego serca przede wszystkim żąda od nas Pan. Skruszone serca, wszystkie inne czyny, te bardziej nazwijmy je zewnętrznymi, muszą iść w parze i w łączności z tym wewnętrznym usposobieniem, wewnętrzną intencją, wewnętrzną skruchą. Wtedy ich wartość jest ogromna. Wtedy, jeśli skruszymy nasze serce, jeśli będziemy żałować za grzechy, będziemy się ukorzyć, po prostu widząc swoją grzeszność. Nie przypisując sobie, jak to fałszywa pokora robi, dodatkowych jakichś błędów, nie odmawiając sobie talentów. Jeśli ktoś ma pewne dobre uczynki, talenty, to można to uznać, temu pokora nie przeczy. Ale uznając, że to wszystko w ostateczności pochodzi od Pana Boga, jest zasługą przede wszystkim
miłosierdzia Bożego. My tutaj jesteśmy tylko tymi, którzy dołożyli w sumie bardzo, tak naprawdę niewiele do tego, co jest w nas dobre. Jeśli będziemy mieli tą bałaźń Bożą, jeśli będziemy do świątyni, to wtedy Pan Bóg zobaczy na nasze skruszone serce, zobaczy na naszą pokorę i nas uzna. I wtedy nie będziemy musieli my się chwalić naszymi dobrymi uczynkami. Dobry człowiek w pewnym sensie wątpi o wartości swoich uczynków, bo wie, że do praktycznie każdego dobrego uczynku, dobrej myśli, modlitwy lubi się domieszać miłość własna, jakaś intencja, nie, taka mniejsza, chętna. Modlimy się za nawrócenie czyjeś, za jakąś dobrą rzecz, a przy okazji myślimy sobie, że będziemy mieli jakąś zasługę, że być może nas ktoś pochwali, zauważy nasze zaangażowanie, doceni i może nam da jeszcze jakiś order za to, że byliśmy uprzejmi coś dobrego uczynić. Ta miłość własna potrafi zepsuć, jeśli jej nie kontrolujemy, nie zwalczamy, najlepsze nawet uczynki. Wielu się na pewno zdziwi, stojąc przed sędzią ostatecznym, chcąc się chwalić, tak faryzeusz swoimi dobrymi uczynkami, a Pan Bóg widzi serce, widzi, co stało, jaka była intencja czynienia dobrych rzeczy, czy była to intencja czysta, czy mniej czysta. Oczywiście nie możemy się też tak zniechęcać tym, że raz po raz się okazuje, że nasze intencje nie są takie czyste, gdy odkrywamy raz po raz, że w najlepszych nawet zamiarów gdzieś tam jakaś miłość własna, jakaś chęć bycia kimś po prostu się domiesza. To jest takie bezustanna walka i dlatego bezustannie trzeba się ukorzyć, wchodząc do świątyni. Bezustannie trzeba, jak ten celnik, patrzeć na siebie jako na tego, który jednak ciągle grzeszy i który nie potrafi po prostu dojść do jakiegoś lepszego chrześcijańskiego życia. Święci chrześcijańscy, katolicy całe życie spędzali na dochodzeniu do prawdy, przede wszystkim do świętości życia. W tym tygodniu mamy przykłady dwóch wielkich świętych, założycieli dwóch wielkich zakonów, które obydwa sprzeciwiały się od samego początku, po to w zasadzie były założone, by zwalczać herezję. Chodzi i o jezuitów, i o dominikanów. Święty Ignacy Loyola był na początku swego życia dosyć do pewnego czasu daleki od przykładnego życia. Dopiero kula armatnia, która strzaskała mu nogę i związana z tym rekonwalescencja, ból, cierpienie, szpitale spowodowały to, że zaczął dokonywać refleksji nad swoim do tej pory niedoskonałym czy nawet grzesznym życiem i dokonało się w nim wielkie nawrócenie dzięki łasce Boga. Tenże wielki święty założył Towarzystwo Jezusowe, które akurat zostało powołane do walki z herezją, głównie protestantyzmu, przynajmniej tak zostało ono użyte. Co prawda jezuici mieli bardzo szerokie plany i podawali się papieżowi wszystkiego spraw, ale tak się złożyło historycznie, że pierwszą taką rzeczą w Europie przynajmniej było nawracanie protestantów, poza Europą nawracanie. Warto wspomnieć, że jezuici nie byli pierwszym zakonem, który po to powstał. Te Atyni powstali jakieś 10 lat wcześniej i oni również mieli za zadanie zwalczanie herezji protestantyzmu. I można być, jest wielu takich świętych, jak święty Ignacy, o których można poniekąd powiedzieć, że większa jest radość w niebie z nawrócenia jednego grzesznika niż 99 sprawiedliwych. I są tacy święci jak święty Dominik, który, gdy był jeszcze w łonie matki, jego matka miała sen, że nosi w sobie szczenie, które trzyma w pysku płonącą żagiew. Ten sen symbolizował to, kim miał się stać święty Dominik. Tym psem pańskim, który dbał żarliwie o czystość wiary, który zwalczał albigensów, który był również wielkim, no, zapoczątkował nabożeństwo różańcowe, który to święty Dominik od samego dzieciństwa swego czynił owoce pokuty, będąc kilkuletnim dziecięciem, kładł się krzyżem po to, by pokutować. To są szczególnego rodzaju wybrane dzieci, które zawsze też były w kościele. I tenże święty Dominik założył zakon, który miał służyć nawróceniu, zwalczaniu herezji, oddaniu się również, podobnie jak u jezuitów, poddanie się Kościołowi Świętemu,
papieżowi w walce z herezją. O świętym Dominiku powiedziano, że był twardy jak diament, a dobry jak matka. I to jest takie, myślę, dla nas bardzo pouczające, że my również w kwestiach wiary winniśmy być twardzi jak diament, a w miłości powinniśmy być dobrze jak matka. Skrucha serca to jest początek zbawienia, początek odkupienia. Bez tego uznania, że jesteśmy grzesznikami, bez tego uznania, że zasłużyliśmy sobie na potępienie, na karę Bożą, bez tego początku Bóg nie może w nas działać swobodnie. Jeśli uważamy się już za usprawiedliwionych, to Pan Bóg nie może działać w nas dzieła usprawiedliwienia, dzieła swojej łaski, dzieła odkupienia nas z grzechów, zmazania winy grzechowej. Dopiero jeśli uznamy naszą nędzę i to, że sami z siebie, choćbyśmy milion lat żyli, to się nie odkupimy, bo nie mamy takiej mocy, ponieważ nasze uczynki same z siebie nie są w stanie zmazać winy grzechowej. Dopiero gdy uznamy, że Chrystus jest tym Zbawcą, który na Krzyżu Świętym przez swoją mękę nas odkupił, który nas nabył swoją czy najdroższą krwią, który uczynił nas swoimi dziećmi, Kościołem Bożym, prawdziwymi Izraelitami. Gdy to uznamy, to dopiero wtedy Pan Jezus może w nas działać, Duch Święty może zacząć nas oświecać, obdarzać swoimi łaskami. Dopiero wtedy Matka Boża może swobodnie nami się opiekować, kierować naszymi krokami, chronić od złego. Dopiero wtedy nasz anioł stróż ma więcej swobody w tym, by nas nakierowywać ku dobremu, by podszeptywać nam, co mamy czynić, by chronić nas przed złymi krokami, przed złymi ludźmi, przed złymi, okropnymi sytuacjami, w których znajdują się okazje do grzechu. Postarajmy się, tak jak faryzeusz, czynić dobre rzeczy, te, które są same w sobie dobre i przypisane, ale w przeciwieństwie do faryzeusza ze skruszonym sercem, to jak skruszone serce miało cel. Pan Jezus chce, to jest Jego święta wola, byśmy pełnili dzieła miłosierdzia, dzieła dobre, dzieła sprawiedliwości, byśmy przez to się zbawili. Nie możemy, nie mamy prawa per se sprzeciwiać się Jego świętej woli. Sprzeciwianie się Jego woli jest nie tyle wolnością, co swawolą, co złym wykorzystaniem tylko pewnego wyboru, który daje nam Pan Bóg, jako że stworzył nas z wolną wolą, jako że nie chce nas zbawić bez nas samych, jak mówi bodaj święty Augustyn. Pan Bóg, który stworzył nas bez naszej woli, nie zbawi nas bez naszej woli. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chlor apostołów. Módl się za nami.